Pirackie porachunki, zasady przykładowa rozgrywka. Każdemu, tu pokażę dla czterech graczy, każdemu rozdajemy po jednej karcie na początek. I tak, w grze będziemy grali 20 kolejek. I tak, pierwsza kolejka, każdy dostaje po jednej karcie, druga dwie, trzecia trzy i tak dalej do dziesiątki, więc maksymalnie będziemy mieli 10 kart na ręce. I potem schodzimy znowu 9, 8, 7 aż do jedynki, więc potem na końcu znowu po jednej karcie na ręce. Ostatnia kolejka to jest ślepy abortaż, czyli nie będziemy widzieli karty, będzie znowu po jednej, ale nie będziemy jej widzieli, tylko będziemy widzieli kartę tutaj odsłoniętą, czyli kartę kolor atutowy. I tak, tutaj kolor atutowy jest nazywany Rogerem, a te karty, które możemy tutaj zebrać, w danej, normalnie lewa, tutaj to jest nazywane szajka. I tak, każdy z nas sobie musi tutaj zadeklarować. Tak, tu mamy taką tabelkę na punkty. Wpiszemy sobie nasze imiona i tam nazwiska. Od 1 do 10, od 10 do 1, są poszczególne kolejki. W każdej z nich najpierw będziemy coraz więcej kart, aż do 10 w każdej kolejce w grze, a potem od 10 znowu do 1 na czarno, ślepy abortaż, tutaj plamy, czyli czarna plama to jest taka oznaczenia punktów ujemnych. Minus 5 punktów za każdą czarną plamę. Czarna plama to wtedy, kiedy nie udało nam się zebrać tyle, ile powiedzieliśmy. No i na końcu razem, czyli podliczanie. Teraz każdy powinien spojrzeć, tu ma kolor atutowy, tu też ma atutowy, tu też ma i tu też ma. No tak się trochę nie potasowało, ale ten widzi, że ma największą, więc on mówi, że zbierze jeden. Tamci powiedzmy też mówią, że zbiorą jeden, bo każdy myśli, że jemu się uda, bo ma atut. Wszyscy dają. Pierwszy gracz. Pierwszy gracz, który daje, to jest ten, który najlepiej powiedział jo ho ho i butelka rumu, on jest pierwszym graczem. Jeśli on ma atut, ten pierwszy gracz, to pozostali też powinni dać karty atutowe, jeśli je oczywiście mają. Tutaj mają wszyscy. Wszyscy dali, odsłaniają, wszystkie są atutowe. Więc patrzymy na numerki, zbiera daną szajkę 20, bo to jest najwyższy numer. Jeśli byłyby dwie dwudziestki, no to ten, który dał pierwszy tą kartę dwudziestką, ten by zebrał. No i tu ten z dwudziestką zbiera. Jakby to były karty innych kolorów, no to wtedy siłą rzeczy no, ten kolor byłby wyższy od tego, bo on był tym atutowym. No i te karty są zbierane dla jednego z graczy. Teraz stąd dajemy pod spód atutową, tasujemy. Zapisujemy punkty sobie i druga kolejka, czyli po dwie karty dla każdego. Po dwie karty. Zaraz jeszcze opowiem z punktami. I nowy atut. I tak, z punktami. Jeśli gracz powiedział, że zbierze wtedy, jak była jedna po jednej karcie, czyli jedna lewa, jedna szajka, że zbierze tą jedną, dostaje 10 punktów i właśnie jeden za to, że tą jedną zebrał. Teraz można zebrać, będą dwie karty, czyli dwa razy będziemy wykładali dwie szajki, można zebrać, więc maksymalnie można 10 plus 2, 12 punktów. Jeśli gracz nie zwerbował żadnej fajki, a zadeklarował, że zbierze, to otrzymuje 0 punktów i kropę, czyli czarną plamę, która będzie ujemna na koniec. Jeśli zadeklarował 0, a jednak mu się udało, to kropa i tak będzie, jako ta czarna plama, natomiast dostaje punkt sławy pojedynczy za to, co mu się udało zebrać, i tutaj maksymalnie 2, bo 2 można zebrać, tak? I ostatnia sprawa, czyli zadeklarował, że nie zbierze i nie zebrał, no to wtedy otrzymuje 20 punktów. Tak, i teraz no, każdy też nie pokazuje innym, ale patrzy. O, tutaj będzie wystawiał to. Deklarujemy, ile zbierzemy. Ten myśli, że ma dwa atuty, to powiedziałby, że dwie. Ten powiedziałby, że jedną pewnie, bo ma jeden atut. Ten by powiedział, może też, że dwie. I ten pewnie, że też dwie. Ten sobie da teraz tą kartę, ci tej sobie też dają karty. I tu będzie tak. Kolejnym pierwszym graczem jest ten na lewo od tego wcześniejszego. Natomiast drugą szajkę będzie rozpoczynał dawanie karty ten, który teraz zbierze. Odsłaniamy. Ta karta w ogóle ona nie jest atutem, więc ona odpada.
Największa jest 15, więc ten, który dał 15, on zbiera. I teraz drugie rozdanie. I ten, który zebrał, on by dał pierwszy. Ten, który daje jako pierwszy kartę atutową, no to pozostali też muszą dać kartę atutową, jak mają oczywiście. Jak nie, no to nie. I tutaj zebrałaby 17, bo jest najwyższa z tych kart atutowych. Jeśli, no atut to siłą rzeczy, jakby na przykład tu gdzieś były jakieś karty wyższe, ktoś dał na przykład 20, taka 7 i tak będzie wyższa od 20, bo to była karta z atutu. No i znowu podliczamy sobie punkty. Kolejna runda to będą po 3 i tak dalej. A zobaczmy jeszcze tą ostatnią ślepą. 4 karty rozdajemy. Widzimy, że Rogerem jest czerwone. I deklarujemy teraz, nie wiemy co mamy. Kto zbierze, kto nie zbierze. Powiedzmy, że ten powie, że 1, a ci, że 0, czyli że nie zbiorą. No i odsłaniamy. Odsłaniamy karty. I tak. Ten się pomylił. Powiedział, że zbierze, nie zebrał, czyli 0 i kropa. Zebrałby ten, bo jest najwyższa karta, chociaż nie atutowa, ale no jest najwyższa z tych tutaj włożonych, więc ten by zebrał. Powiedział, że nie zbierze, a zebrał, więc dostałby jeden punkt sławy. I to się nazywa ślepy abordaż. Czyli ostatnia z kolejek. Potem sobie podliczamy punkty, te z kropą są odejmowane i sumujemy sobie wyniki i patrzymy kto zwyciężył. Fajna gierka, pirackie porachunki. Jeszcze jedna sprawa, że tylko ten, który pierwszy wykłada atut, to kolejni jak mają, muszą ten atut wyłożyć, ale jakby na przykład kolor atutowy wyłożyła druga osoba, no to już siłą rzeczy kolejni nie muszą wykładać atutu. Tylko jeśli pierwszy wykłada atut, to kolejni muszą, jeśli mają. Pirackie porachunki. Dzięki.